Koncertem połączonych zespołów na Stadionie Miejskim rozpoczęła się młodzieżowa parada orkiestr dętych w Zambrowie. Głównym organizatorem 8. edycji przeglądu orkiestr był Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie. Na scenie plenerowej zaprezentuje się przed Państwem 8 orkiestr. W szyku paradnym przez ulicę miasta Zambrowa przemaszerowały orkiestry na Stadion Miejski i tutaj odbywa się parada. Parada to jest dowód i pokazanie, jak ważna jest muzyka, jak ważna jest orkiestra w życiu kulturalnym naszego miasta. W pokazie musztry paradnej wystąpiła Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Zambrowa. Spotkanie dzisiejsze, już 8. Międzynarodowe Orkiestr Dętych, jest to w ramach takiego festiwalu, nie jest to konkurs, jednak słychać tą rywalizację, bo każda orkiestra chce zagrać jak najlepiej pokazać się przed zambrowską publicznością. Mamy w tym roku orkiestrę z Łotwy, z Radzymina, z Koronowa, to jest niedaleko Bydgoszczy, i orkiestry z Podlasia. W sumie 8. parada i 8 orkiestr, tak się złożyło. Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Zambrowie skupia utalentowaną artystycznie młodzież. Utwory na skrzypcach są bardziej spokojne, jest to przede wszystkim muzyka klasyczna, a utwory na saksofon są rozrywkowe i są zupełnie inne. I to jest właśnie w tym wszystkim fajne. Orkiestrze zawsze towarzyszy zespół mażoretek. Głównie chyba dyscyplina to, żebyśmy wszystkie razem były grupą, żebyśmy się słuchały, żebyśmy się szanowały, żebyśmy uważały, co pani mówi, przychodziły na treningi, bardzo dużo ćwiczyły, bardzo dużo wysiłku, emocji i radości i szczęścia przede wszystkim w to wkładały. I myślę, że serce, głównie serce, bo to nasze hobby chyba. Dlatego wychodzi to nam tak, jak wychodzi. We'll be right back.
przeglądzie wystąpiła także Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce. Utwory zarówno jak rozrywkowe, jak i takie religijne, patriotyczne. Występujemy w swoim mieście na uroczystościach, na przykład Boże Ciało 11 listopada czy też 3 maja. Dzisiaj zagramy 4 utwory. Większość jest bardzo znana i lubiana. Jest to muzyka rozrywkowa. Częste tematy w filmach. Zazwyczaj gram pierwszy klarnet w orkiestrze. No, jest to ciężka partia, najwyższe dźwięki. No, gram już 5 lat i no, bardzo lubię grać w orkiestrze, ponieważ tutaj poznałam naprawdę dużo osób. Cieszę się, że podjęłam taką decyzję, ponieważ no, to jest niezapomniane. Na pewno będzie niezapomniane przeżycie w moim życiu. Orkiestrze z Hajnówki towarzyszyła także grupa taneczna. Tańczymy do orkiestru już chyba od 4 lat. Dzisiaj będziemy tańczyć do utworu Sway i I Will Survive. W pokazie musztry paradnej wystąpiła także orkiestra i zespół taneczny z Wasilkowa. Z gorącym aplauzem publiczność przyjęła występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Radzymina z udziałem solisty Macieja Gromka. Brunetki!